nasz Panie i Zbawicielu świata, Twoja łaska nam pomaga w życiu. Ujrzymy Ojca do. Zgromadzeni na modlitwie z Panem Syn, wierzę w Nichu, jak wierzę w Piotrze i Jana. Celebrujmy tajemnicę Niebego Głos, ziemi miłości, nadzieje pokrycia. Chcemy, żeby był to czas naszego świętowania i umacniania naszej wiary. Dopomóż nam, Maryjo, wsłuchać się w te słowa, wsłuchać się także w drugiego człowieka, aby wzajemnie sobie służyć, pomagać, być dla siebie siostrą i bratem. Maryjo, o łaski na ten dzień, o otwartość na drugiego, prosimy Cię z całego serca. Wdzięczna jestem Panu Bogu właśnie za ten dar. Dar mojej niepełnosprawności. Wszystko zaczęło się 7 lat temu, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do domu uzdrowienia chorych Jana Pawła II właśnie w Głogowie. Tam przeżyłam wspaniałe rekolekcje. Rekolekcje pod tytułem właśnie Kiedy cierpienie staje się łaską i że każdy chory, niepełnosprawny może odnaleźć swoje miejsce właśnie w parafii. Były to dla mnie mocne słowa i pozwoliły mi wtedy właśnie dowartościować to cierpienie, tą niepełnosprawność. Pamiętam na tych rekolekcjach, co było takie ważne, jak ksiądz właśnie Janusz, moderator krajowy właśnie Centrum Ochotniku Cierpienia, była pełna sala ludzi i pamiętam, jak on powiedział: a teraz pojedziecie do swoich domów i będziecie zakładać właśnie takie grupy apostolskie, gdzie można właśnie modlić się i głosić tą Ewangelię cierpienia. Pamiętam, jak patrzył na mnie i powiedział tak: prawda, Wioletka? No, było to, nie ukrywam, dla mnie takie mocne. Myślę, że dało mi wtedy takiej odwagi. Drodzy bracia i siostry, dla nas, a dla mnie w sposób szczególny, stanąć tutaj w tym miejscu po 25 latach, kiedy w tym miejscu, w tym sanktuarium wszystko się zaczęło. Tutaj z inspiracji pierwszych grup osób niepełnosprawnych, które były na naszych rekolekcjach w RE, w domu Matki Bożej Niepokalanego Serca Maryi, które zaczerpnały z charyzmatu księdza prałata ludzi na Nowareze, zrodziło się pragnienie, aby ten apostolat, tak fundamentalny w Kościele i tak bliski Kościołowi, również mógł zaistnieć na terenach naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. I z sercem takim bardzo głęboką i takim głębokimi wyrazami wdzięczności Matce Bożej cierpliwie słuchającej, że właśnie tutaj mogliśmy położyć to nasienie, które dzisiaj, ten zaczyn, który dzisiaj wydaje takie piękne owoce. Godny księże Janie, Józefie, Torre, długoletni przełożony generalny cichych pracowników krzyża, drodzy księża wszystkich stopni, godności,
księże Januszu Malski, przełożony krajowy Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża, pielgrzymne siostry zakonne, kochani chorzy i niepełnosprawni wraz z rodzinami i wy wszyscy umiłowani pielgrzymi. Dla wielu osób fakt bycia osobą niepełnosprawną lub chorą jest trudny do zaakceptowania. Staje się wielkim problemem. Dlaczego cierpię ja? Albo dlaczego cierpi moje dziecko? Dlaczego nie mogę funkcjonować tak jak inni zdrowi ludzie? Co zrobić, aby moje życie miało sens, było szczęśliwe? Jak nawiązać autentyczny kontakt z Bogiem, który jest Panem życia, zdrowia i naszej kondycji duchowej? Oto niektóre tylko pytania, które rodzą się w sercach i umysłach ludzi chorych i niepełnosprawnych, albo w sercach ich bliskich, którzy się nimi opiekują. Czytaliśmy fragment drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. I święty Paweł w tym liście pisze, że w naszych cierpieniach nie jesteśmy sami. Bóg daje nam swoją pociechę, ale nie po to, żebyśmy tę pociechę zatrzymali w sobie, ale byśmy się tą pociechą dzielili z innymi ludźmi. Pisze wprost: błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Ofiara Eucharystii to szczególny czas, w którym pragniemy złożyć Bogu w darze samych siebie. Historię naszego życia, ranna przyszłość, nadzieję i lęk, nasze cierpienie i związane z nim nasze apostolskie powołanie. W duchu charyzmatu czcigodnego księdza Luigi Novarese przynosimy. Chcemy podziękować Jego Ekscelencji za to, że dzisiaj możemy sprawować w tak pięknym dniu ten nasz jubileusz 25-lecia. Chcemy, pasterzu tej diecezji, podziękować Ci za troskę o chorych, cierpiących, niepełnosprawnych i służbę zdrowia. Dziękujemy rektorowi, kustoszowi tego sanktuarium za gościnę. Pragnę podziękować kapłanom przybyłym, służbie liturgicznej, Wyższego Seminarium Duchownego, diakonii muzycznej, która przyjechała z Nowej Soli wraz z orkiestrą i z cholą, ale przede wszystkim Wam, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, którzy przyjechaliście, aby razem z nami cieszyć się, przybyliście z różnych stron, nie tylko z naszej diecezji, ale też z Gdańska, z Elbląga, z Olsztyna, z Poznania, z Leszna, z Wrocławia, z różnych stron i zakątków, aby to dzieło zbawczego cierpienia mogło być obecne na naszej polskiej ziemi. Dziękuję Wam wszystkim za przybycie, a równocześnie pragnę już teraz zaprosić na drugą część naszego spotkania, które się odbędzie w dolnej części tutaj wszystkich tutaj obecnych. My
Idziemy do swej Pani, my jej słudzy poddani, my idziemy, by Królowi oddać cześć. My pielgrzymi Matki Boskiej, naszej Pani Częstochowskiej, my w jej broni zanosimy naszą wieść. My idziemy do swej Pani polami, lasami, dla nas drzewa szumią i zaśpiewa ptak. I czy deszcz nam smaga oczy, i czy słońce z nami kroczy, my idziemy i śpiewamy do niej tak. Matko Częstochowska, ratuj nas po drzewie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Matko Częstochowska, ratuj nas po drzewie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Na Polski gdyś królowa, naszym celem Częstochowa, i z tej drogi nie zawróci nas już nikt. Gdy o wiarę wciąż ma bitwa, naszą bronią jest modlitwa, my idziemy i prosimy ciebie dziś. Kiedy Polska jest w potrzebie, naród modli się do ciebie, tylko serce matki zniesie każdy cios. My padamy na kolana, ratuj matko ukochana, weź Maryjo w swoje ręce polski los. Matko Częstochowska, ratuj nas po drzewie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Matko Częstochowska, ratuj nas po drzewie, może ostatni raz idziemy do ciebie.